to nie jestem w stanie konkurować z osobą, która tak sugestywnie zaprasza do udziału w trzecich śląskich manewrach, a w siódmym już zlocie pojazdów militarnych. Ja chciałem wszystkich, którzy uczestniczą w tych kolejnych manewrach i zlocie, serdecznie powitać na bytomskim rynku. Rzeczywiście jest bardzo dynamicznie, nie mamy wątpliwości, że uczestniczymy w kolejnym wielkim wydarzeniu i cieszę się niezmiernie, że możemy rzeczywiście mieć dzisiaj ten kontakt i z historią, i teraźniejszością militariów. Tym, co jest fascynujące w tych maszynach, to, że mimo, że mają niektóre tyle lat, ciągle są na chodzie, ciągle jeżdżą, ciągle są jakby gotowe do użycia w każdej chwili przez ich właśnie.